Ja mówię, dzień dobry, cześć. Cześć, Małgosia. Dzień dobry. Co się wydarzyło? Tutaj kolega redakcyjny Małgorzata Iwanek stwierdził, że tak mu się podoba samochód, że chciałby się przejechać, więc powiedziałam, dobra, jedź. A, no to super, no, bardzo dobrze. No. Ale wiesz, to kolega z redakcji, więc jakby coś się stało, to wiesz, firma ogarnie, mam nadzieję. Jesteśmy, jedziemy. Drogie panie, sekset.pl, dorastanie w miłości, bezpieczeństwie i zrozumieniu. Przewodnik dla rodziców. Premiera w Dzień tak, Dziecka, wiem, czyli jutro. Widać. O, tu widać, tak, można tutaj. O, tak, właśnie, tak, tak. Pięknie. To jest już druga odsłona, bo była pierwsza książka, okazała się w ogóle sporym sukcesem, co chyba też było taką inspiracją do tego, żeby iść głębiej i sięgać dalej. Tak, tak. Pierwsza książka była inspiracją, żeby tak naprawdę stworzyć fundację, dlatego że zrozumiałam po pierwszej kampanii, która wydarzyła się przed pierwszą książką, że jednak chcę zbudować coś, co jest czymś większym niż tylko jakiś ruch. Tak naprawdę chciałam zbudować coś, co będzie takim prawdziwym, faktycznym wsparciem, więc oprócz tych różnych kampanii, które tworzymy i projektów, które wypuszczamy, to też jest fundacja i funkcjonujemy bardzo mocno w social mediach. Organizujemy warsztaty, organizujemy różne konsultacje za darmo dla osób potrzebujących, odpowiadamy na setki pytań tak naprawdę tygodniowo. No i cały czas w social mediach edukujemy, bo pamiętajmy o tym, że te social media w dzisiejszych czasach stały się takim głównym źródłem edukacji i informacji, więc wykorzystujemy właśnie i Instagrama, i Facebooka, i TikToka, żeby docierać do ludzi i żeby informować ich o ważnych rzeczach, żeby rozmawiać z nimi, żeby wspierać. No i teraz mam drugą książkę, która jest, pierwsza była zaadresowana do nastolatków tak naprawdę, do osób dojrzewających, a teraz mamy książkę dla rodziców, żeby wspierać rodziców, no bo wiadomo, że edukacja seksualna, no w ogóle seksualność jest to gigantyczny, potężny temat i ma wpływ na, jest czymś dużo większym niż nagość czy sam seks. Tak naprawdę ma wpływ na naszą samoakceptację, zrozumienie naszego ciała, naszych emocji, a co się wiąże z tym, ma wpływ na podejmowanie decyzji, budowanie relacji. Tak naprawdę ma wpływ na nasze całe życie i tak naprawdę tworzymy w tym wieku dorastającym, w tym bardzo wrażliwym czasie, tworzymy siebie. I bardzo ważne, żeby mieć odpowiednie wsparcie. Ja wierzę, że każdy rodzic chce jak najlepiej dla swojego dziecka. I właśnie ta książka, i chcę, żeby dziecko było bezpieczne. I ta książka ma na celu wspierać właśnie rodziców w budowaniu jak najlepszej relacji między nimi a dzieckiem, żeby to dziecko czuło się bezpiecznie, żeby to dziecko dostało rzetelne, ważne informacje, żeby to dziecko wiedziało, jak się zachować w odpowiednich sytuacjach i też czuło się na tyle komfortowo, że jeżeli coś się wydarzy nie tak, żeby przyszło do rodzica. No ale tu pojawiają się pewnie schody, bo to łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Myślę, że pewnie większość rodziców, niewielki odsetek jest tych, którzy stają naprzeciwko dziecka i wiedzą, jak podejść do tematu, bo tych wątków i tych odsłon właśnie tej seksualności i tego dojrzewania jest mnóstwo, ale większość pewnie kompletnie nie wie, jak ugryźć ten temat, jak rozpocząć tę rozmowę, o czym mówić, w jaki sposób mówić, jakiego języka używać i tak dalej, i tak dalej. I Małgosiu, pojawiają się tacy ludzie jak ty, bo jesteś psycholożką i seksuolożką, którzy próbują, jak rozumiem, rodzicom także właśnie wyjaśniać, w jaki sposób do tego swojego dziecięcia podejść. No tak, my próbujemy pokazać jako eksperci, jako seksuolodzy, seksuolożki, próbujemy pokazać i powiedzieć, że no, zdobywanie tej wiedzy na temat seksualności to nie jest taki moment, w którym siadamy i robimy jakiś wykład dziecku i dziecko sobie notuje i potem idzie w świat, tylko to jest i korzysta z notatek. Tak, korzystając z notatek, szczęśliwie. Tak. Tylko to jest coś, co się odbywa bardzo często, tak naprawdę, właściwie między słowami, w takim sensie, że wiesz, to rozmowy o prezerwatywie to się mogą zacząć, bo powiedzmy w okresie dorastania, ale dużo wcześniej odbywają się takie rozmowy, które z pozoru, z seksualnością nic nie mają wspólnego, tak? Na przykład to, kiedy dziecko nie chce jeść posiłku albo zmienia zdanie w trakcie posiłku. Nie, ma 4 lata, chciał parówki, a teraz nagle chce jajko. No i co się dzieje wokół tego tematu? Czy to jest tak, że my mówimy, słuchaj, chciałaś parówki, to teraz jedz te parówki i w ogóle nie ma o czym mówić, siedzisz aż zjesz? Czy to jest tak, że my próbujemy jakoś podejść do tego tak bardzo
bardziej całościowo, na zasadzie, okej, zmieniłaś zdanie, czy to jest dla ciebie ważne, słuchaj, ale była taka umowa, tak? I to są takie te tematy, z pozoru takie zupełnie nudne, codzienne tematy, które właśnie na seksualność mają wpływ, bo dziecko podczas takiego posiłku zdobywa wiedzę na temat zgody, zdobywa wiedzę na temat tego, czy ja mogę wycofać swoje zdanie, czy ja nie mogę wycofać swojego zdania, tak? Co się dzieje, jak ludzie reagują, kiedy ja zmieniam zdanie, kiedy nagle coś, tak? I, no i te takie wydawałoby się błahe tematy, no są czymś właśnie bardzo dużym i są ostoją takiej edukacji. W związku z tym ta książka dlatego jest kierowana do rodziców też dzieci, właściwie noworodków, tak? Zupełnie maleńkich dzieci, żeby pokazać, jak wcześnie mamy wpływ na to, jak ta seksualność się rozwija. Ania tutaj wspomniała o bezpieczeństwie, wspomniała o tym, jak ważne jest to bezpieczeństwo, ale ja myślę sobie, że też ważne jest to, żeby mówić, że to ma też wpływ na przeżywanie przyjemności, takiej nawet pozaseksualnej, po prostu takiej życiowej przyjemności, tak? Przeżywanie radości, szczęścia, że to wszystko jest właśnie powiązane. Bo w jednej strefie jest wszystko okej, to to wpływa na całe nasze życie, tak jak oczywiście, powiedziałaś, ale prawda? Ale w jakiejkolwiek strefie może być okej, jeżeli nie rozumiemy własnego ciała, nie rozumiemy własnych emocji i siebie nie akceptujemy, no to żadna sfera nie będzie okej, no bo startujemy od siebie, zaczynamy od siebie i to, co Małgosia powiedziała, to jest bardzo ważny temat i to jest ten temat tej świadomej zgody. Jak wczesnego wieku dajemy takie wysyłamy sygnały, dobrym takim przykładem i to trzeba powiedzieć, że rodzice tego nie robią w jakiejś złej intencji, po prostu nie wiedzą, powtarzają te same błędy swoich rodziców. Dokładnie. Dobrym przykładem to jest na przykład spotkanie z rodziną, przychodzi wujek, ciocia, babcia i dziecko nie ma ochoty usiąść babci na kolanach i pocałować babcię, jest taki mus, a pocałuj dziadka. A usiądź na kolanach. A dziadkowi będzie przykro, czy chcesz, żeby dziadkowi było przykro. I ja to nawet pamiętam ze swojego dorastania i potem jako dorosła już kobieta, jeżeli byłam w jakiejś takiej sytuacji, gdzie czułam się niekomfortowo, to w ogóle do głowy mi nie przyszło, żeby po prostu powiedzieć nie, tylko na początku myślałam, a co ta osoba pomyśli, czy ja zranię tę osobę, czy jej będzie przykro. I w ogóle z jakimś totalnym absurdem. Oczywiście ja do tego doszłam dzięki wspaniałym ekspertom i ekspertkom i tak naprawdę przeszłam tą prawdziwą edukację seksualną dopiero w wieku 30 lat, pisząc pierwszą książkę, pracując nad pierwszą książką. Więc te tematy są tak ważne, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy... Może nie w dzisiejszych, no bo brak edukacji seksualnej ogólnie mamy z tym problem od pokoleń, więc tak nasi jest. Rodzice nie mieli, nasi dziadkowie nie mieli, ale skupiamy się na chwili teraźniejszej. Tylko myślę, że... mamy ministra edukacji, który jest całkowicie prymitywny i niedoedukowany, że tak powiem. I wiadomo, że tego wsparcia dzieciaki nie dostaną w szkole. I jeszcze większy taki... taki ciężar spada na rodziców. Tak, ale też, bo tak mówisz, że od pokoleń tak jest i faktycznie, tylko zastanawiam się, czy teraz jest gorzej, czy lepiej, o ile w ogóle, że można to tak skalować, kiedy dzieciaki są właśnie torpedowane social mediami i czy to źródło informacji, jakiejś wiedzy im pomaga, a w jakim stopniu im przeszkadza i utrudnia ten rozwój i wpływa na to, co się dzieje w ich głowach, bo ten hejt wszechobecny właśnie dzieciaków, którzy sobie nie radzą ze sobą, swoją cielesnością, ze swoją seksualnością, doprowadza do tego, że na przykład liczby odnośnie, Małgosiu, zgodzisz się ze mną na pewno, jeżeli chodzi o chociażby próby samobójcze, o depresję wśród młodych ludzi, są dramatyczne, że wcześniej chyba aż tak źle nie było, jak jest teraz. No aktualnie jest bardzo źle, do tego też przyczyniła się pandemia, musimy o tym pamiętać, że pandemia była bardzo ogromnym wyzwalaczem różnego rodzaju negatywnego wpływu na zdrowie psychiczne, więc to jak najbardziej się zgadza. Natomiast jeśli chodzi o media społecznościowe... Przepraszam, przerwę, tutaj mamy premierę jutro. Nowy świat. Więc Małgosiu, tutaj że mówisz, bo się zastanawiałam właśnie, którędy... Przepraszam. To już wiesz, gdzie dotrzeć. Tak, to już i co ja mówiłam? I w niektórych aspektach dzisiaj jest lepiej, bo mamy dostęp do tej wiedzy, rzetelnej, naprawdę rzetelnej wiedzy, no a w niektórych aspektach jest gorzej, tak jak ze wszystkim, więc myślę sobie, że to jakby nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi, czy jest lepiej, czy gorzej. W zależności od tego, no, jaki obszar, jakiemu obszarowi seksualności się przyglądamy. To, że kiedyś ludzie byli jakoś bliżej, tak rodzinnie, było z jednej strony plusem, bo na przykład, no nie wiem, było wsparcie, tak,
teoretycznie można było porozmawiać na różne tematy, ale było też minusem, no bo na przykład nie można się było indywidualizować, tak? Trzeba było być tak jak wszyscy. Więc ja myślę sobie, że to nie ma takiej prostej odpowiedzi. Tak, no bo z jednej strony no internet jest wspaniały, ale też w internecie jest bardzo dużo mylnych informacji. Zgadza się. Przy tym idealną w ogóle drogę wybierasz. A tutaj mamy premierę, słuchajcie, pojutrze. Mamy wystawę, bo jeszcze dodam, że książka jest, tutaj jest Galeria Bimer i tutaj będzie nasza wystawa. Zapraszam wszystkich serdecznie od 2 czerwca. Wieczorem mamy wernisaż. Tym razem na Mokotowskiej jesteś. Tak, to jesteś na Mokotowskiej, więc ja nie wiem, czy ktoś ci... Nie. Słuchaj. Instynkt mi podpowiedział. Tak, bo słuchajcie, w książce jest mnóstwo przepięknych zdjęć zrobionych przez fotografa Stanisława Banieckiego i on sfotografował rodziny w całej Polsce, które chciały być częścią tego projektu, więc mamy takie piękne ujęcia takiego życia prawdziwego, rodzinnego, więc ta książka też jest bardzo atrakcyjna wizualnie, chciałabym dodać. Kto w tych książkach mówi o tej seksualności, o tej edukacji? A, no to tak, no zadają pytania osoby znane, czyli mamy rodzinę Żebrowskich, Szturów, mamy Prokopa, mamy Anię Okuniewską, przepraszam, Asię Okuniewską, ja tak zerkam, bo boję się, że zapomnę o kimś, Martynę Wojciechowską i słuchajcie, oni wszyscy zadają pytania swoje na bazie swoich doświadczeń, swoimi dziećmi i również zadają pytania, które zostały zebrane z całej Polski. I to jest bardzo ważne. Więc i odpowiadają oczywiście na te pytania eksperci i ekspertki, między innymi Małgosia. Książka jest podzielona na rozdziały od 0 do 5 roku życia, potem jest od 5 do 9, od 9 do 12, od 12 do 15, 15, 18 i potem 2 rozdziały dla rodziców z dziećmi niebinarnymi i dla rodziców z dziećmi z niepełnosprawnością ruchową. Więc tam się pojawiają dodatkowe tematy, które oczywiście te wszystkie inne rzeczy również ich dotyczą, ale tam jest po prostu tego troszeczkę więcej. No tak, ja sobie skorzystam, skoro stoimy na czerwonym ze ściągi, bo tutaj takie dane, 81% rodziców chciałoby dowiedzieć się więcej o tym, jak rozmawiać z dzieckiem o seksualności. 45% przyznaje, że nie wie, ile dziecko w danym wieku powinno wiedzieć. Tak mówisz tutaj o tym rozdziale wiekowym, prawda? Tak. 44% dostrzega skrępowanie dziecka i nie umie sobie z nim poradzić. Gosiu, rozumiem, że potwierdzasz te wszystkie dane, że tak właśnie wygląda. No tak, zauważ, że my na żadnym etapie edukacji szkolnej nie dostajemy takiej wiedzy na ten temat. Tak. To nie jest tak, że idziemy do szkoły rodzenia i w szkole rodzenia nam mówią, no słuchajcie, przyjdzie taki moment i będziecie podejmować takie tematy, proszę bardzo, jak to robić. No, nie, nikt nam takiej wiedzy nie przekazuje. Natomiast to jest coś, z czym rodzice się borykają, no bo dzieci poruszają różnego rodzaju tematy. Ja myślę sobie, że kłopotem jest nie sama wiedza, tak? Nie sama wiedza na temat tego, no nie wiem, dziecko się pyta, a skąd jest ciąża? No jakby wiemy, skąd jest ciąża, więc kłopotem nie jest sama wiedza, czy merytoryka tej odpowiedzi, no a bardziej różnego rodzaju przekonania wokół tego, różnego rodzaju lęki, czy ja nie rozbudzam seksualnie dziecka, tak? Czy ja tutaj nie sprawię, że mój 5-latek oto będzie chciał seks uprawiać i w ogóle nie wiadomo, co się będzie działo. No i te lęki sprawiają, że rzeczywiście trudno jest podejmować ten temat i łatwo jest od niego uciekać. Ja zawsze powtarzam, że lepiej jest odpowiedzieć, ty słuchaj, nie wiem, ja się zastanowię, sprawdzę i wrócę do ciebie, żeby się uspokoić i jakoś rzeczywiście nabrać takiej pewności, niż zostawić ten temat i dać odczuć dziecku, że pewnych tematów w tym domu nie poruszamy pewne tematy są, nie wiem, krępujące, są tabu, są jakoś trudne, bo dziecko tej wiedzy i tak będzie szukało. To jest, wiecie, to wypływa jakby z naszych potrzeb rozwojowych, że mamy potrzebę rozwojową. To jest absolutnie naturalne. To jest jeszcze, co jest ważne, ta potrzeba rozwojowa dotycząca wiedzy, ona się pojawia na wybranych etapach. To znaczy, jeżeli 4-latek czy 3-latek pyta o narządy płciowe, to jest ten moment, kiedy on potrzebuje zdobyć tę wiedzę, tak? Bo w wieku 15 lat oczywiście on będzie poszerzał wiedzę, ale to już jest zupełnie co innego. W momencie, kiedy pojawia się pytanie, w tym momencie jest jakaś potrzeba rozwojowa i my musimy wziąć to czyli pod uwagę. Czyli nie opcja, nie, no on jest za młody i absolutnie nie będę mu tego wyjaśniać. Nie, tylko oczywiście wyjaśniamy to w odpowiedni sposób, oczywiście. W zależności od wieku. I to bardzo ważna rzecz, o której Małgosia powiedziała, to jest to, że jeżeli ten temat, jeżeli dajemy sygnały dzieciom, że ten temat jest niewygodny, że o tym nie rozmawiamy, no to nie dziwmy się potem, że jako 15-latek on nie chce gadać z rodzicami na te tematy. Mhm. A prawda jest taka, z mojej takiego doświadczenia z nastolatkami przy pracy w fundacji i też co słyszę od ekspertów, to
to wsparcie jest potrzebne. Nastolatkowie jednak chcą, żeby pewne tematy były poruszone w domu, bo potrzebują takiego wsparcia. Więc nie każdy, oczywiście każdy jest indywidualny, ale to jest tylko jak przekonać tego 15-latka właśnie, żeby chciał porozmawiać, prawda? No tak, ale jeżeli to był temat tabu w domu przez ostatnie 15 lat, no to wiadomo, że będzie bardzo, bardzo trudno. I ciężko. Tak. Rozumiem, że tych wątków i tematów właśnie tych głównych, które pojawiły się w tych pytaniach od ludzi z całej Polski w tej książce są. Pewnie nie wyczerpuję wszystkiego, bo to temat, tak jak na samym początku powiedziałaś, bardzo obszerny, więc można się spodziewać, że będzie kontynuacja. Wszystkim gorąco polecamy. Premiera oficjalna jutro, później wystawa. Wystawa drugiego, tak. Zapraszam na godzinę 20, wtedy się otwierają drzwi dla wszystkich. Bardzo wam dziękuję w takim razie za to spotkanie. Polecamy. Dorastanie w miłości. Rodzice kochani, pomyślcie o tym, czego wasze dzieci potrzebują, bo później dziwne rzeczy chodzą im po głowie. Na przykład. Dziękuję wam ślicznie za to spotkanie. Wszystkiego dobrego. Bardzo. Miłego dnia. Dziękuję. Ania Rubik, Małgorzata Iwanek były dzisiaj razem z nami.